O czym marzyłeś, kiedy byłeś małym chłopcem? Ile mogę mieć lat? No tak pewnie z 7, 8. 7-8 lat. Powiem tak, w wieku 8, tak 8-9 lat zacząłem grać na trąbce w orkiestrze dętej, więc myślałem, że będę grał w orkiestrze, że będę świetnym trębaczem, więc to było takie moje, pamiętam, pierwsze marzenie. Później, tak jak każdy dzieciak, chciałem być sportowcem, tak? Codziennie po szkole ze sklejonych kartek robiliśmy piłkę i graliśmy sobie, tak? Więc no, albo na korytarzu, albo gdzieś na boisku asfaltowym. W swojej bogatej karierze sportowej zdobyłeś wiele medali, w tym 2 srebrne na Igrzyskach Olimpijskich. Ile pracy kosztowało cię osiągnięcie tych sukcesów? To jest coś, czego jakby nie można zważyć, zweryfikować. Było multum upadków, multum wzlotów, było naprawdę dużo ciężkich, ale i dużo później fajnych chwil. Pierwszy jakby taki sukces dla mnie, który stwierdziłem, że będę dobrym dyskobolem, to były Mistrzostwa Europy Erfurt, więc miałem wtedy 23 lata, czyli tak naprawdę po 8 latach treningu dopiero osiągnąłem taki szczyt, że stwierdziłem, że wow, mogę spełniać swoje marzenia, jakby stało się to moją pracą, pasją, spełnianiem marzeń i tak dalej. A poza sportem, co jest też twoją pasją? Moją pasją i tak dalej to jest nadal sport, tak? Nie wiem, czytanie książek, gry komputerowe. Jak mi się urodził syn, to nie ma czasu na czytanie książek. Książki się pojawiają na zgrupowaniach, ale nie ma czasu na gry komputerowe, więc co, no teraz taka pasja to mój syn, żeby jak poświęcić mu jak najwięcej czasu, ponieważ 250 dni w roku nie mam w Polsce, w domu, więc jak najwięcej poświęcić mu czasu, wychować go dobrze na fajnego faceta z pewnymi zasadami, żeby był dżentelmenem, tak? Co jest bardzo ciężkie. No właśnie, tego czasu masz z synem bardzo niewiele, tak jak teraz właśnie mówisz. A jak już jesteście razem, to co razem robicie? Wszystko. Gramy w piłkę, uczę go jeździć samochodem, chodzi ze mną na treningi, rzuca dyskiem, odprowadzam go do przedszkola, uczę go czytać. Jednocześnie uczę się swojej cierpliwości, jak go uczę czytać, pisać, liczyć. Robię mu kolację, czy robię? No on ze mną robi, kroi warzywa, obiera warzywa. Spędzam z nim normalny czas życia. Jest czas na sport, na naukę, na zabawy. Chodzę z nim grać w kręgle. Chodzimy na jakieś tam automaty, żeby pograć sobie Mortal Kombat albo uliczny Street Fighter albo cokolwiek, tak? No jak pójdziemy na jakiś plac zabaw, no to wszystko, tak? Oczywiście on chce, żebym ja wszędzie za nim właził, ale te rzeczy nie są no, przystosowane dla faceta, który waży 130 kilo. I są troszkę za małe, żebym ja tam wszedł, więc staram się z nim wszystko robić. A zmieniłeś się po urodzinach syna? Jakim jesteś tatą? Staram się być dobrym, ale wiem, że jestem słabym tatą. Nie mam cierpliwości. Było ciężko, bo mój ojciec zmarł, jak miałem 15 lat, więc nikt mi nie mówił, że cię kocham, że o, fajnie robisz, że wierzę w ciebie, że dasz radę, dawaj. Nie wyszło ci, nie wiem, nie przeczytałeś mama czy tam tata, ale sylabami przeczytałeś, więc połowa sukcesu już jest, teraz trzeba to złożyć i tak dalej. Nikt jakby nie uczył mnie tego, że nie wiem, no mówić kocham, staram się sam tego wszystkiego uczyć, przekazywać mu, nie jest to dla mnie łatwe, bo też niestety sport indywidualny to jest sport dla egoistów, staram się to zmienić, tak, ale jest to bardzo ciężko. W 2016 roku przekazałeś na licytację swój zdobyty srebrny medal Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Mały Olek chorował na nowotwór oka. Zaangażowałeś się w pomoc Olkowi nie tylko materialnie, ale także emocjonalnie, bo z tego co widzę, to nadal macie kontakt. Skąd u ciebie zrodziła się taka chęć pomagania drugiemu człowiekowi? Wiele czynników się złożyło na to. Jestem z małej miejscowości, gdzie jak przyjechałem do Ciechanowa, to gdzieś tam byłem gnojony, bo jestem z wioski, a jestem źle ubrany, a to nie wiem, śmierdzą ci stopy, za przepraszam, że tak mówię, nie? Jesteś taki, owaki i tak dalej. Jakby no nie miałem tej pomocy. Było mi bardzo, bardzo ciężko, musiałem sobie sam z tym poradzić. Ja urodziłem się bliźniakiem, mój brat bliźniak zmarł, więc też bym chorował i tak dalej, więc no, to wszystko miało wpływ. Też urodził mi się syn z wadą, więc też widziałem jakby w tych szpitalach jaka jest niemoc. Kurczę, no rodzą się dzieci, które nie zrobiły nic złego. Są po prostu nieświadome tego, nawet że są chore i tak dalej. Cierpi rodzina, rodzice. Stwierdziłem, wow, no kurczę, jeżeli się czym podzielić, coś mam, co może to sprawić innym przyjemność, czemu nie, tak? No ja też nie jestem gadżeciarzem, ja nie jak weszłabyś do mnie do domu, to nie mam czegoś takiego, że ściarkę z medalami, z pucharami i tak dalej. Jakbyś weszła do mnie do domu, to bardziej byś stwierdziła, że to jest biuro mojej Kasi, że ona tutaj działa, a nie, że to jest jakby, nie wiem, mieszkanie sportowca, tak? Ja nie mam medali, nie mam czegoś takiego, bo to jest dla mnie gadżet. Ja to osiągnąłem, spełniłem swoje marzenie, spełniam się jako sportowiec, jako człowiek i tak dalej. Jeżeli ma mi to leżeć w domu i powiedzmy za 20 lat sobie przy drinku albo jak będę miał chwilę słabości, powiem wow, ale ja to byłem dobry i zobaczymy dalej, no to nic mi to nie da, tak? Bo nie, dzisiaj jest dobry internet, mogę sobie otworzyć filmiki, zapisać i pokazać mojemu synowi i tak dalej. A jeżeli jest szansa, że ten medal pomoże komuś, to nie ma problemu. To tak, no wiele osób ma się czym podzielić. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą.
ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że mogą się czymś podzielić i tak dalej, więc no, mam nadzieję, że gdzieś przez takie akcje gdzieś ludzie się o tym dowiadują, że można bliźniemu pomóc, tak? Bo też jesteśmy nauczeni w świecie, że tylko wszystko nam się należy, daj, daj, daj. Ale też warto coś dać od siebie, żeby później od kogoś oczekiwać. Tak jest w życiu, w miłości, w związku, wszędzie. No. A czy twoim zdaniem sportowcy mogą i powinni być wzorem do naśladowania dla młodych ludzi? Moim zdaniem sport uczy pokory, ciężkiej pracy, poświęcania dyscypliny, a także podnoszenia się po kontuzjach czy porażkach. Oczywiście, sportowcy są namacalnym przykładem, że są twardzi, wracają po kontuzjach, po sukcesach, przychodzą, jak znając życie, zawsze po porażki. Jesteś wtedy sam. Oczywiście można brać przykład, tylko też mnie najbardziej denerwuje, że ludzie właśnie patrzą na mnie jak na jakiegoś heroesa. Ja tak samo płaczę, ja tak samo jem, ja tak samo mam pewne plusy i minusy. Nie jesteśmy ideałami. My ze swoimi słabościami staramy się walczyć na treningach, poza treningami, cały czas się uczyć, coś dawać od siebie, ale nie lubię, jak ktoś traktuje nas jak heroesów. Wow. Nawet dzisiaj, będąc w gminie, w Mlecznym Barze na obiedzie, pani mówi, wow, to pan tutaj je? Ja nie rozumiem tego pytania. No jem, bo jestem głodny. Pani jest głodna, to też trzeba pani zjeść. To jak jestem sportowcem i nie wiem, ktoś mnie zobaczył raz czy dwa razy w telewizji, to mam jeść, nie wiem, krewetki czy nie wiem, pić szampana codziennie? Ja jestem normalnym człowiekiem, ja się nie wstydzę tego. Ja nie chodzę do restauracji w koszulach, w garniturach i tak dalej. Tam jestem głodny, to idę. Mam ochotę zjeść kebaba, to zjem kebaba. Jak mam ochotę coś innego, to coś innego, tak? Mam swój bar mleczny, chodzę, jest mi fajnie, panie są miłe, sympatyczne, super jedzenie. Super obsługa, ciepło, obiad domowy, co więcej chcieć. Więc nie lubię, jak nas sportowców traktują ludzie jakby no takich wow, heroes. On musi być, nie wiem, chodzić w garniturze, on musi jeść zdrowo, on musi jeść same najlepsze rzeczy, drogie i tak dalej. No nie, no ja uważam, że ja jestem normalny. Ja to, co mam ochotę, to staram się robić, nikomu nie robić krzywdy i tyle. W jaki sposób radziłeś sobie z porażkami w życiu? Wiesz, z porażkami sobie radziłem wtedy, jak potrafiłem sobie poradzić z pierwszym sukcesem. Powiem ci, że z porażką, to wiesz, no, sport cię nauczy. My jako sportowcy ponosimy setki porażek codziennie na treningu, bo ci trening nie wyjdzie przy jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. No nie idzie, nie wiesz dlaczego, starasz się, robisz wszystko. A jak ci przychodzi no, na zawodach i tak dalej, no to jak już twój organizm jest przystosowany do tego, że podniosłeś porażkę nie raz, czy na treningu, nie dwa, no podniosłeś na dużych zawodach i tak dalej. No, więc wydaje mi się, że największym problemem to sobie poradzić z pierwszymi sukcesami, gdzie nagle właśnie pojawiają się media, pojawiają się pieniądze, pojawiają się wywiady, ludzie, którzy chcą cię szukać, niektórzy mówią, że chcą ci pomóc, ale nie chcą ci pomóc i tak dalej, bo chcą sami sobie pomóc, więc tutaj jest duża rola do opisu. Tak, no każdy z sportowców ma już na tyle wysoką świadomość swoją, że wie o tym, że w sporcie są lata grube, chude i tak dalej. Tegoroczne igrzyska są czwartymi w twojej karierze. Pamiętasz te emocje, które tobie towarzyszyły wtedy? Powiem tak, igrzyska olimpijskie Rio, oczywiście tak. Igrzyska olimpijskie w Londynie, tak, ale igrzyska olimpijskie w Pekinie, które były dla mnie jakby takim spełnieniem moich wszystkich marzeń, no wiadomo, srebrny medal, ale nie złoty, były dla mnie jakby no wszystkim, to nie pamiętam. Nie pamiętam konkursu, pamiętam tylko ostatnią kolejkę, gdzie jestem drugi, wchodzi Alekna, rzuca nie srebrnego medalu. Sobie myślę, Boże kochany, on jest drugi, nagle jestem trzeci, wchodzi Hartman, który jest bardzo mocny w tym roku, może mnie przerzucić, a ja już nie mam siły. Jak ja mam odpowiedzieć? I zacząłem się rozgrzewać, mobilizacja. Jakby mi ktoś zapytał, kto mi wręczał wtedy nagrodę, to bym powiedział, nie pamiętam. Oczywiście dzisiaj po tylu latach tak, ale powiem ci tak, no dużo, dużo emocji. Z jednej strony super sukces i tak dalej, cieszyłem się, a z drugiej strony za chwilę miałem iść na konferencję prasową, a nie potrafiłem po angielsku powiedzieć nic. No potrafiłem powiedzieć dzień dobry, do widzenia i hot dog hamburger. Więc no to były moje słowa wtedy po angielsku. Mówię, kurczę, jak ja mam teraz iść? Ja się przestałem cieszyć z tego, uświadomiłem sobie, że przestałem się cieszyć ze srebrnego medalu, tylko zastanawiałem się, kurczę, jak ja mam teraz powiedzieć, po angielsku cokolwiek, nie? Więc no wiesz, skrajne takie, wiesz, dzisiaj z perspektywy czasu śmieszne historie, ale fajne, no. Będzie to wspominać. No będzie to wspominać, tylko wiesz, ja też jakby, wracając jeszcze do takich rzeczy, do tej porażki, no zdobyłem coś już, było, minęło, nie ma co, wiesz, zdobywasz sukces, nie ma co wracać do tego sukcesu, bo jeżeli będziesz wracał i żył przeszłością, no to wiesz, to nagle, wow, przecież jestem najlepszy, a tu świat uciekł, nagle kolejne zawody, kolejne, a ty jesteś nie medalistą, tylko jesteś daleko poza ósemką czy dziesiątką, więc tak samo jest i przy porażce, jakby ostatnie dwa lata Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jakby była bida, stwierdziłem, co ja mam myśleć o przyszłości, trzeba nastawić się pozytywnie, wziąć się w garść i ostatnie
zawody w życiu zrobić jak najlepiej. A gdy patrzysz na swoje życie właśnie z perspektywy czasu, to wybór tej dyscypliny sportu był twoim przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Oczywiście, nie potrafię grać w piłkę nożną, nie potrafię grać w koszykówkę. Chciałem być, zacznijmy od tego, że chciałem być całe życie sportowcem. Kulą nie potrafię pchać, podoba mi się ta konkurencja, ale jestem po prostu antytalentem. No co, piłkę nożną to chyba na za bramkę bym podawał piłki, więc no słabo, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj trafiłem już strzał w dziesiątkę. Sportowcy wysokiej klasy, no ale też pewnie i niższej klasy, narażeni są na wielki stres i presję. A w jaki sposób ty sobie radzisz z tą presją i ze stresem? Powiem ci, jest to ciężko powiedzieć, nie ma. Czasami jest tak, że po prostu ja przestaję kalkulować. Ja przyjeżdżam na zawody, powiedzmy 3-4 dni przed startem i jakbyście mnie zapytała, o której godzinie mam eliminację, to mówię nie wiem, bo mnie to nie interesuje. Ja wiem, że we wtorek o 9 rano mam być 100% skoncentrowany i tyle, nie? Oczywiście zdarzają się każdemu problem ze snem, ale nie myślę o tym, staram się nie myśleć. A czy warto w życiu kroczyć drogą sportowca? Jak się to kocha, jest to twoja pasja, wszystko to oczywiście. Kto jest twoim największym kibicem? U kogo szukasz wsparcia? No co, no moja rodzina, tak? No mój syn, kurczę, on jest niesamowity. Jechałem na Igrzyska Olimpijskie do Rio, mówię... Henryk, ty tu jesteś wróżką, dawaj, mów tacie, które miejsce tata zajmie. Ja mówię, wygram czy przegram? A on mówi, będziesz drugi. Ja mówię, jak drugi? Mówię, kurczę, muszę być pierwszy, co ty? A chłopie, moje ten marzenie. A on mówi, nie, będziesz drugi. Ja mówię, ja, no i co, to wykrakał mi dziecię. No, trafił w dziesiątkę. No ale co, no ale fajnie. A czy ty masz sobie coś jeszcze do udowodnienia? Tak, wychować dobrze syna. To mam sobie do udowodnienia i to coś, co mnie przerasta. A sportowo? Teraz. Sportowo nie, no. Oczywiście chciałbym mieć złoty medal Igrzysk Olimpijskich, tak? Bo to jest no, normalne, to jest moje marzenie i mam nadzieję, że się uda powalczyć o to, tak? Że będzie bardzo ciężko w Tokio, bo są młodzi, lepsi, młodsi, szybsi, silniejsi. Ale ja pamiętam też o tym, że to jest sport, nie? Nigdy nic nie wiadomo. Sportowo jak najbardziej, no. Jest fajnie, jestem zadowolony. Spełniłem swoje marzenia największe, więc no, zostać sportowcem, zdobyć medal na Igrzyskach. Pochodząc z miejscowości, która ma 1000 mieszkańców, troszkę więcej niż 1000. Jesteś na igrzyskach, nie wiem, stadion ma 80 parę tysięcy ludzi, więc no, ja spełniłem to wszystko moje, co chciałem. No to pozostaje mi nic innego, jak życzyć sobie sukcesów, żebyś tego syna wychował na fajnego człowieka. Dziękuję, no mam nadzieję, że mi się uda, ale będzie, no ciężko, ciężko. Dużo zdrowia, powodzenia i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo, dziękuję również dla ciebie, wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia. Dzięki bardzo.